Przeżywamy dzisiaj w Kaliskiej Katedrze święcenia kapłańskie. Dla każdego księdza jest to wyjątkowy czas. Myślę, że też jeśli spotkamy się dzisiaj z jakimś księdzem albo w najbliższym czasie, warto też złożyć mu życzenia z tej okazji, bo wielu księży właśnie w tym terminie będzie przeżywało swoje rocznice, swoich święceń. Ale Chrystus zostawia nam dzisiaj w Ewangelii też coś bardzo pięknego. Zostawia nam wezwanie do jedności, które wynika z miłości Boga, tak jak Bóg ma w sobie ogromną miłość, miłość, która go wypełnia. Taka sama miłość zostaje zostawiona w kościele, miłość, która wypełnia cały kościół, wypełnia nasze serca. Mam nadzieję, że także wypełnia naszą codzienną posługę. Dziękujmy za każdego kapłana którego możemy spotkać na swojej drodze życia.